skuter i sprzedajemy KXDK. Wiecie, dzisiaj zdjęcia robimy, skręcamy plastiki z Tomkiem. I ze sprzedaży tego KXDK kładziemy pieniądze w nowy projekt. W jaki, to zobaczycie wkrótce. No, a ja przyjechałem do sklepu i zaraz jadę do Tomka. Ja się rozbierałam. Ja miałam fajne klienty. Same drogi. Same drogi. Pan z kasu, kurwa, jakiś. Nie wiadomo, nie? Co się pije pod maską, bo może spędzę. Może jest fajne, tego nie wiem. Proszę. Grupa, 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 grupa. Na takie upały to najlepszy skuter jest. A busówik to w ogóle nie grzeje. Ale przyjemnie się skuterkiem jeździ w takie upały. A ten to jest taki leciutki. Przepierdzę przez galerię. Bo to nie będzie jazda, tylko prykanie. O, i skuter jakiś jedzie. Jakiś większy. Thank you.
włoska maszyna obrotów się domaga. Dragster chce wyprzedzać, nie? To chyba tutaj jest. Mi się wydaje. Chyba nie. Popieprzyłem. Trzeba nawrotkę zrobić. I to będzie tutaj. O, widzowie. Jak ładnie kierunkowskaz zdaje. Jest nasz KXD. Siema. Cześć. O. Też przyszłaś robić? No, to na chwilę, nie? No, Tomek, słuchaj, wycieku już nie mam płynu chłodniczego, wiesz? Naprawiło się samo. Nie ma płynu. Jest płyn. Zobacz, co się zmieniło w dragsterze. Przypatrz się. Siedzisko było. Ci ułatwię. Światło. Kierunki. Lusterka. No, lusterka. Barakudy. No i zaślepki, zobacz, przyszły na ten. Na te stare kierunkowskazy, były żółte. No. Znaczy pomarańczowe. Pomarańczowe, no. No. To co, robimy? KXDK? Wystawiamy i szykujemy nowy projekt, tak? Nie wiem, jak to było. Tomek nie wie, jak. Czekaj. To musiało być z tyłu, bo jest zapalona. My z Kubą kombinowaliśmy na różne sposoby. No właśnie. Zagadka. Zagadka właśnie. Założenia plastików. Tutaj nie będzie jakiejś śrubki, żeby tu przykręcić? No. Musi być. Zobacz. To idzie tu. Zobacz. Tomek, pod siedzenie. No. I to też pod siedzenie. Widzisz? Czyli trzeba rozebrać siedzisko i tu są... Widzisz? Chyba, że... No ale to coś takiego jest. O, widzisz? No. I tu musi być to przykręcone. Siedzi? Siedzi. Kurde, no jak od tego. To jeszcze go odpalimy, sprawdzimy, czy odpala. No w ogóle dobry sprzęt, nie? Tomek, wszystkie podjazdy zrobiłeś. Jako jedyny na Godziębie. Odpalasz? Luz jest? Jest. Ostatnie odpalenie KXDK przed sprzedażą. O! Kurde, ty! Po miesiącu stania? Nie, nic tam nie rób ze staniem. Tylko trochę gazu. Odpali, dobra, Mikko, bo tu trzeba coś jeszcze z tym wydechem zrobić. No słuchajcie, no wydech jest wyrwany.
No to obniżymy. Nie no, odpalić to tam, no, ale nie będziemy chować. Ale wiesz, no, to jest wydech zawodowy. Ja bym tak zostawił. Wiesz? Będziesz płakał po sprzedaży? No co, no z przodu hamulce tarczowe. Z tyłu tarczowe. Kurde, sprzęgło chodzi. Luzu trudno znaleźć, ale jak ktoś opanuje, to znajdzie. Filterek do czyszczenia. Odpalać odpala. Opony nie zjechane, tylko przód. Na dużych kołach. I co, łańcuch smarować, olej wymieniać i jeździć. Zalecane. A tu co z cebulą? Dobrze. Wszystko dobrze. CB500. Kiedy ostatnio jeździliśmy? No na tym, nie? 3 tygodnie będzie albo lepiej. Może no na nawet... tym, na Solinie? Czy później gdzieś byliśmy? Na Soli, no. To tydzień temu. No i co? Tydzień temu wstała, podchodzę, odpalę od razu strzała. Tak? Coś kradnie prąd, no. Musi mieć zdjęty ten klem. A, coś kradnie prąd po prostu. No, mam w głowie 2 projekty, Tomek. Po tym KXD-ku. Po sprzedaży. Zradzić ci? No. Po sprzedaży. Dołożyć trochę. I kupić Raptora 660. Aha. Do remontu. Dołożyć trochę. To jest pierwszy. Nie, no tanio się kupi. Ja już mam. Już mam na oku takiego. No trochę by trzeba było dołożyć. No może się uda sprzedać KXD-ka w miarę dobrze. A drugi projekt, wiesz jaki? No. Ścigacz dla ciebie. Cross Enduro. Nie, ścigacz Cross Enduro, tylko ścigacz. Ścigacz. Cross Enduro? Cross Enduro, ścigacz Cross Enduro. To co, no zagadka z plastikami się wyjaśniła. Z wydechem nic nie robimy, po prostu no taki wydech musi być. Jest naprawdę bardzo fajny. No, no to robimy zdjęcia i wystawiamy go. A na koło jak idzie? Szok. No chcesz, to ci pokażę zaraz. Nie, bo tu kołasuje to. Chcesz trochę wody? Nie. Nic nie dać. No słuchaj, Olix sobie dawał radę na nim, nie? Chociaż trochę za mały był dla niego, nie? Olix wysoki. Klaudia, jak ci się podobał mój skuter? Piękny, nie? Tam wysłałem film na ten link do YouTube'a. Widziałem, ale to nie to. Tomek, pucen. Mówi robota. To jest taka mała Yamaha. Jo. Ale nie stała. Dobrze przepalona jest. Kurde, powiem ci, że piękna. Chcesz trochę wody? Nie, chcę, bo będzie jeszcze koło. Wtedy brud się zrobi. Git. Ale ta Raptor 660 to nie głupie by było, nie? Wszystko zależy od tego, jakich pieniądzach ile trzeba zainwestować. No dopiero później będzie inwestycja, no, wiesz? No mówię. No gdzieś między 8 a 10 koła. Do włożenia? No. No bo silnik trzeba zrobić. Korba, tłok, cylinder, wszystko. Po takim wybuchu jak mój, wiesz? Ale za małe pieniądze. Czyli tu raptem tylko 1000 zł byśmy dołożyli, jak dobrze sprzedamy KXD-ka. No to nie jest głupie. Niby nie. No ale wiesz, to nie chodzi o to, żeby wiesz go zrobić,
w miesiąc czy w dwa, nie? Spokojnie. Na spokojnie byśmy go sobie robili pomału. Gdzie nie? No. Jednego miesiąca by się kupiło coś, następnego coś i tak po trochu, po trochu. Tak, ja muszę ostatni raz wyrwać go na koło tego. Nie ma prawa być żadnego wypadku. O kurde. Kurde, chyba te plastiki odlecą. O jeny. Zobacz. Nie by się urwie. To nie wyrwę go, nie? Ale jestem jedynie dobrze ubrany tutaj na tego crossa, nie? To może do sprzedaży takie na OLX-a. Zawodowo, nie? Czekaj, plastiki pospadały. I co, już umyty? Umyty. Zobacz. Najlepszy KXD w mieście. Widziałeś lepszego tu? Nie ma. Nie ma takiego. Nie ma w ogóle. No nie ma w ogóle, no. Nie no, są, ale wiesz, nie na takich dużych kołach. Co, jak obstawiasz? Szybko pójdzie? Lagi nie ciekną, wycieków z silnika nie ma. Wydech od Lamborghini. Odpala na strzała. Hamulce są. Świeca nowa. Klocki jeszcze ma. Tarcze dobre. Łe tam, ale tu sesja foto. Bo w ogóle w oryginale one chyba na innych kołach są, na mniejszych, wiesz? Bo to jest ten 607 chyba Pro. Nie wiem, jak tak nazywają te sprzęta. Czyli nawet ostatniej jazdy nie będzie. Nie ma za bardzo, kurde, jak tym porobić. Ale co, nie masz jak porobić? Od dołu. Tak, na ten. Kucnij. Na kucąco. Jeszcze nie jedną górkę podjedzie ten KXD. A może nakręcimy odcinek ze sprzedaży, zobaczymy. Ale dobrze Tomek zrobił ten, w ogóle wszystko dobrze porobił. Że to odpala za każdym razem, nie? Odpala, ale to jest napędem nie tak, bo przeskakuje. A, no to może już zębatka do wymiany, nie? I potrafi go wbić na luf, nie? Tutaj. A. Nie wiadomo, za to go włapać. Wiesz co, wiesz kiedy wbija na luz? Ja zauważyłem, jak po prostu butem dotkniesz. Nie, przy wolnych obrotach wrzuci go. Tak? O. No bo to trzeba mieć obroty cały czas wysokie, a nie tam takie niskie, wysokie. Dobra robota. Dobra robota była. Sprzedajemy, robimy nowy projekt. Ja lecę dragsterem przepalić go. To wolno. Wolno to on nie lubi. Kurde, pierdzi tak głośno jak jedzie wolno, że szok. W gruncie rzeczy to 50 w miarę jedzie. No, ty, a słuchaj, a tak na marginesie, nie? No. A co by było, jakbym go sprzedał? Szkoda. A po czemu szkoda? Takich nie ma. No nie ma. Ale jakbym dobre pieniądze dostał? Nie wiem. Ja bym sprzedała. Z 20 koła. No. To co? Ty na to? Sprzedałbyś? Nie, bo to będzie rosło w cenę. To będzie rosło w cenę? Bo tego mało jest, nie? No i mało, no nie ma. I nie będzie no w więcej. W Polsce nie ma. No i więcej tego nie będzie. To będzie rosło w cenę. I więcej nie będzie. A w stanie dobrym jest, nie?
Jeszcze z tym silnikiem 50 to bardzo malutko jej wychodziło. ten mi do pieprza tutaj. Trzeba czekać, jeszcze z 2 lata, 10 lat i będziesz miał bardzo tyle, że łojesz. Będzie rów cena na pewno. Nie? No, ale przyjemnie się nim jeździ, wiesz? Powiem ci, że... Tam na obwodnicy jeździłem, nie? Fajny jest. No. Ale wiesz co, jeszcze zrobimy takiego... Taki wypad, wezmę go i sobie pojeździsz jeszcze, ale tak wiesz, trochę odkręcisz, weźmiesz kask. Bo ty bez kasku jeździłeś. To ty nie wiesz, jak to fajnie, przyjemnie jedzie tak koło 70-80. No. Nie no, to fajne jest. Ja mówię, to szkoda było sprzedać. I nowe opony, tu są Pirelki. Wydech, no. Nie? Co? Wydech nowy. Nowy wydech, nowe siedziska od Szczepana. Lusterka, barakudy teraz doszły, nie? No wszystko wycacane, wylelane. Tylko najgorzej to jest pomalować te plastiki, wiesz? No plastik to do malowania to jest naprawdę bardzo ciężki, nie? No mówię, szkoda do tego. No i ten licznik, nie? Zobacz. Zobacz na busolę. Na czerwono. Na czerwono. Wszystko działa, nie? No właśnie, tak sobie myślę, patrz, na te podnóżki tutaj nogę dać i wtedy go na koło wyrywać, wiesz? Tak spróbuję. Dobra, jedziemy. Jedziemy. No, to powodzenia w sprzedaży KXDK. Nara, Klaudia. Ty byś mogła się golnąć tym dragsterem, wiesz? No przecież on to za szybki jest, nie? No to będziesz wolno jechać. Nie musisz szybko. Jak odkręcisz, tak będziesz jechać. To elo, nara.